Witajcie kochani, przed Wami ponownie ciocia Hania z pomysłowego kufra. Dzisiaj widzę, że jestem odrobinkę spóźniona, ale mam nadzieję, że pamiętaliście, że dzisiaj będziemy znowu czytać. I dobrze, i teraz pokażę Wam, kogo ja tu ze sobą mam. To jest moja koteczka, Lotka. Tydzień temu opowiadałam Wam, że ja też mam kotka. Ona dzisiaj postanowiła czytać razem ze mną na poczytajkach. Dlatego co jakiś czas możecie... No tak. Może być tak, że w kadrze będziecie widzieć ogon. To jest właśnie moja Lotka. Zobaczymy, na ile będzie cierpliwa, żeby tutaj z nami wytrzymać całe poczytajkowe czytanie. Chciałam Wam jeszcze tylko szybciutko powiedzieć, dlaczego to małe spóźnienie. To małe spóźnienie jest spowodowane tym, że ciocia Hania, czyli ja, ma dzisiaj imieniny i po prostu byłam świętować, więc wpadłam dosłownie przed chwilą po to, żeby poczytać z Wami bajki. A jeżeli pamiętacie, to... Dzisiaj będziemy czytać kolejną część historii o kocie Kocisławie i jego ludziach. Natomiast pierwszą książeczką, którą sobie dzisiaj poczytamy, będzie kolejna baśń napisana przez Charlesa Perrault. I zaraz Wam powiem, co dla Was dzisiaj wybrałam. Dzisiaj poczytamy sobie historię Czerwonego Kapturka. To jest ta najprawdziwsza opowieść o Czerwonym Kapturku. I mam nadzieję, że będzie Wam się podobała. Kto zna tą historię, to będzie mógł sobie jakby porównać, czy to, co on pamięta, czy to, co on zna, to jest właśnie ta historia, którą ja Wam będę czytać. A więc chyba pora zacząć. Chcecie bajki? Oto bajka. A przed Wami poczytajka. Charles Perrault, Czerwony Kapturek. Pewnego razu była sobie dziewczynka, która nie potrafiła chodzić prostymi drogami. Za każdym razem, gdy mama wysyłała ją po sprawunki, dziewczynka godzinami wędrowała po okolicznych łąkach i lesie, zbierając beztrosko kwiatki i śpiewając piosenki. Rozmawiała z każdym napotkanym po drodze człowiekiem, nawet z nieznajomymi. Często zdarzało się, że wracała do domu, kiedy dzień zaczynał już szarzeć. A jednak mama nigdy nie krzyczała na swoją córeczkę, która co prawda nie potrafiła chodzić prostymi drogami, ale była grzeczna, uprzejma dla każdego i bardzo uczenna. Mama martwiła się tylko, żeby dziewczynka nie zabłądziła któregoś dnia w miejscu, gdzie nikt nie będzie mógł jej znaleźć. Rozmyślając, jak temu zaradzić, wpadła na pomysł, by uszyć córce nakrycie głowy, które widać z daleka – czerwony kapturek. Choć dzięki czerwonemu kapturkowi dziewczynka nie zmieniła swoich zwyczajów i nadal lubiła zbaczać z prostej drogi, teraz można było przynajmniej łatwo ją odnaleźć. Wystarczyło spytać kogokolwiek: nie widzieliście, dobrzy ludzie, czerwonego kapturka? A jakże, padała zawsze odpowiedź. Właśnie hasa po łące, albo przed chwilą mignął między drzewami. Wkrótce wszyscy, nawet mama i babcia, zaczęli nazywać dziewczynkę czerwonym kapturkiem. Babcia czerwonego kapturka mieszkała po drugiej stronie ciemnego lasu, a do jej domku prowadziła długa ścieżka. Co tydzień czerwony kapturek chodził do niej razem z mamą w odwiedziny, zanosząc jej koszyk pełen smakołyków. Babcia
Już z daleka machała do nich radośnie z otwartego okienka. Bardzo kochała swoją śliczną wnuczkę i przez cały tydzień nie mogła wprost doczekać się, kiedy znów ją ujrzy. Pewnego dnia babcia zachorowała. Trzeba było natychmiast zanieść jej miksturę z leśnych jagód. Ale mama czerwonego kapturka nie mogła tym razem wybrać się w odwiedziny, ponieważ miała mnóstwo pilnej pracy, którą musiała skończyć przed wieczorem. Co teraz począć? Bała się wysłać czerwonego kapturka w długą drogę do domku babci. Dziewczynka na pewno zboczy ze ścieżki, zacznie zbierać kwiatki w gęstym, mrocznym lesie i zapomni o Bożym świecie. A co będzie, jeśli nie zdąży dotrzeć do domku przed zachodem słońca? W nocy nikt nie dostrzeże jej czerwonego kapturka. Zabłądzi, zgubi się na zawsze w wielkiej puszczy. Ale nie było rady. Staruszka leżała bez czucia pod pierzyną i tylko mikstura z leśnych jagód mogła przywrócić ją do zdrowia. Mama postanowiła uciec się do podstępu. Zawołała czerwonego kapturka i powiedziała: posłuchaj, czerwony kapturku, pójdziesz dziś sama do domku babci. Dziewczynka klasnęła w dłonie z radości. Ale najpierw muszę ci powiedzieć coś strasznego. Otóż w naszej okolicy grasuje zły wilk. Zatroskana kobieta urwała na chwilę i spojrzała na czerwonego kapturka, żeby sprawdzić, jakie wrażenie zrobiły na dziewczynce jej słowa. Wilk? A co to takiego? Zaciekawił się czerwony kapturek. Głuptasie, to straszny potwór, który czyha w ciemnych lasach na dziewczynki, które nie potrafią chodzić prostymi drogami. Czerwony kapturek przeraził się. Nie na żarty. Jest tylko jeden sposób, żeby uniknąć spotkania z nim, ciągnęła dalej mama. Musisz trzymać się ścieżki. Nie wolno ci zerwać ani jednego kwiatka. Ani nawet zatrzymać się. Wilk tylko na to czeka. Mamusiu, szepnęła z lękiem dziewczynka, ale ja nie chcę iść sama. Ktoś musi zanieść chorej babci miksturę z leśnych jagód. A ja nie mogę dziś ruszyć się z domu. Nie bój się, dziecko. Jeśli mnie usłuchasz, na pewno nie spotkasz wilka. Czerwony kapturek wziął koszyk, do którego jej mama włożyła czerwoną fiolkę z miksturą z leśnych jagód, słoik konfitur, placek ze śliwkami i butelkę wina. Choć dziewczynka bardzo kochała babcię i martwiła się jej chorobą, wcale nie miała ochoty iść sama przez las, w którym czyha wilk. Czerwony kapturek szedł szybko leśną ścieżką. Choć wokół rosły śliczne kwiatki, a ptaki śpiewały jeszcze piękniej niż zwykle, dziewczynce nawet nie przyszło do głowy, żeby zatrzymać się choćby na chwilę. Patrzyła tylko przed siebie na ścieżkę wiodącą przez leśny tunel i z duszą na ramieniu czekała, aż gęstwiny wyłoni się w oddali domek babci. Dzień był wyjątkowo piękny. Ptaki fruwały beztrosko z gałęzi na gałąź i dziwiły się, że ich mała przyjaciółka nie przestanie nawet na chwilkę, żeby się z nimi przywitać. A czerwony kapturek powtarzał tylko w myślach: już niedaleko, jeszcze tylko parę kroczków. Lecz cóż to takiego czerwieni się tuż przy ścieżce? Jaka piękna poziomka! Czerwony kapturek już miał przejść obok, kiedy przypomniał sobie, że mama przecież nic nie mówiła o poziomkach. Dziewczynka przystanęła. Schyliła się i zerwała z krzaczka dojrzałą poziomkę.
nic się nie stało. Nigdzie nie było ani śladu wilka. Tylko ptaszki śpiewały nadal w koronach drzew, a kwiatki kołysały się łagodnie w zielonej trawie. Poziomka była słodka jak cukierek. Czerwony kapturek nigdy jeszcze nie jadł takiej słodkiej poziomki. Szkoda, że rosła tutaj tylko jedna. Ach nie, tylko jeden kroczek od ścieżki. O, rosła jeszcze jedna tam. A dwa kroczki dalej, następna. I tam, i jeszcze tam. Czerwony kapturek zupełnie zapomniał o swoim strachu przed wilkiem. Wkrótce dziewczynka oddaliło się mimo woli od ścieżki, zrywając coraz to większe i słodsze poziomki. Las był w tym miejscu nagi i milczący. Żadnego śpiewu ptaków, ani jednego kwiatka, ani źdźbła zielonej trawy. Ziemię pokrywały suche, trzeszczące gałęzie i powalone drzewa porośnięte mchem. Dzień dobry, panienko! Odezwał się nagle czyjś głos. Czerwony kapturek obrócił się i zobaczył kosmatego, lecz dobrodusznie wyglądającego jegomościa. Och, tak mnie pan wystraszył! Już myślałam, że to ten straszny wilk! Wilk zachichotał w duchu. Nigdy jeszcze nie zdarzyło mu się, żeby ktoś go nie poznał. Jakiś tam ze mnie wilk, o, skromny, leśny człowiek. Dokąd to panienka wędruje z tym koszyczkiem? Ojej, bardzo się spieszę do chorej babci. Ojej, ojej, muszę już iść, babcia na pewno czeka. Wilk, który najpierw planował pożreć dziewczynkę na miejscu, wpadł nagle na pewien pomysł. A gdzież to zamieszkuje, szanowna babunia? Tam, za lasem, na końcu ścieżki. Ledwo to powiedziała, wilk zniknął za drzewami i pomknął, co się w łapach na przełaj, do domku chorej babci. Czerwony kapturek zdziwił się nieco, że kosmaty pan odszedł tak niegrzecznie, bez pożegnania. Ale dziewczynka nie miała zbyt wiele czasu, aby się nad tym zastanawiać. Przypomniała sobie przestrogę mamy o strasznym wilku i czym prędzej wróciła na ścieżkę, rozglądając się bojaźliwie na boki. Hej, hej, czerwony kapturku! Usłyszała nagle czyjeś wołanie. Ścieżką z głębi lasu biegł gajowy, pan Wąsik, z dwururką na ramieniu i nożem myśliwskim za pasem. Czerwony kapturek przystanął, żeby się z nim przywitać. Mama na pewno nie miałaby nic przeciwko rozmowom z takim dobrym człowiekiem jak pan Wąsik. Tylko dokąd się spieszy? Oj, szukam cię od rana, wysapał pan gajowy. Kiedy usłyszałem, że idziesz sama przez las, pognałem za tobą. Wczoraj widziałem w lesie wilka. Wypaliłem do niego z dwururki, ale uciekł, szelma. Jak to dobrze, że nie spotkałaś go na swojej drodze, moje dziecko. Nikogo nie spotkałam, skłamał czerwony kapturek. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Odprowadzę cię do twojej babci. I ruszyli razem w drogę. Pan Wąsik z dwururką na ramieniu, a czerwony kapturek z koszyczkiem w ręku. Tymczasem wilk, który pobiegł na przełaj przez las, stanął pod drzwiami chorej babci i zapukał trzy razy. Ech, kto tam? Zapytała babcia słabym głosem. To ja, twój czerwony kapturek. Odparł wilk. Wejdź, moje dziecko,
Nie mam siły, żeby podejść do drzwi. Wilk wpadł do środka z wywieszonym językiem i zanim babcia zdążyła krzyknąć, połknął ją jednym kłapnięciem kosmatego pyska. Potem założył na łeb jej czepek, wszedł do łóżka i nakrył się po uszy pierzyną. No, czerwony kapturku, marny twój los. Podczas gdy wilk kładł się z babcią w brzuchu pod pierzynę, pan wąsik i czerwony kapturek zbliżali się do końca ścieżki. Odprowadziwszy dziewczynkę na skraj lasu, tuż przed domek chorej babci, Gajowy zawrócił. Czerwony kapturek znów został sam. Niczego nie przeczuwając, zapukał śmiało do drzwi. Babciu, to ja, twój czerwony kapturek. Przyniosłam ci miksturę z leśnych jagód, konfitury, placek i wino. Otwarte! Zaryczał chrapliwym głosem wilk, podciągając pierzynę pod ślepia. Czerwony kapturek wszedł do domku. Babciu, jaki ty masz gruby głos? A jak to mam mieć? Wychrapał wilk. Przecież jestem chora. Podejdź to bliżej, kochanie. Czerwony kapturek postawił koszyk ze smakołykami na podłodze i zrobił niepewnie krok naprzód. Jakaś dziwna była ta babcia. Ach, babciu, jakie ty masz wielkie ręce! Wilk czym prędzej schował kosmate łapska pod pierzynę. Żeby cię lepiej objąć, mój czerwony kapturku, podejdź tu bliżej. Ale babciu, dlaczego ty masz takie wielkie uszy? Żeby cię lepiej słyszeć, mój czerwony kapturku, podejdź tu do mnie. Ach, babciu, babciu, dlaczego ty masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, mój czerwony kapturku. Warknął zniecierpliwiony wilk. Ojej, babciu! Zawołał czerwony kapturek, cofając się o krok. Ale dlaczego ty masz takie wielkie zęby? Żeby cię lepiej zjeść! Ryknął wilk, wyskoczył spod pierzyny, kłapnął pyskiem i połknął dziewczynkę razem z jej czerwonym kapturkiem. Koszyk ze smakołykami upadł na podłogę. Mikstura z leśnych jagód rozlała się, a butelka z winem potoczyła się pod okno. Wilk podniósł butelkę, wyciągnął korek i jednym haustem wypił wino. Potem wlazł z powrotem pod pierzynę i zasnął. Całe szczęście, że Gajowy wąsik, tknięty złym przeczuciem, wrócił do domu babci. Już z daleka zrozumiał, że stało się coś złego, bo drzwi były otwarte na oścież, a ze środka dobiegało głośne chrapanie. Zdjął z ramienia dwururkę i podszedł na palcach do okna. Omal nie krzyknął z wrażenia na widok wilka z rozdętym brzuchem, który bezkarnie panoszył się w łóżku babci. Prędzej, może jeszcze nie jest za późno. Gajowy wąsik wpadł do izby, wyszarpnął z zapasa nóż myśliwski i trach! Rozpruł brzuch wilka. Ze środka wyskoczył czerwony kapturek, a zaraz potem babcia, która z trudem łapała oddech. Obie rzuciły się w ramiona swojego wybawcy. Ach, jak koszmarnie było ciemno w brzuchu złego wilka! Aż strach pomyśleć, co stałoby się, gdyby nie odwaga i przezorność dzielnego gajowego wąsika. Od tej pory wszyscy żyli długo i szczęśliwie, a ścieżka prowadząca przez las do domku babci stała się całkiem bezpieczna. Czerwony kapturek mógł teraz dowoli zatrzymywać się po drodze, a nawet zbaczać w ciemny las. Rzadko jednak to robił. Z czasem przestał nawet rozmawiać z nieznajomymi i stał się dziewczynką, która zawsze chodziła prostymi drogami.
Taka jest opowieść o czerwonym kapturku. Mam nadzieję, że przypomnieliście sobie to, co wiedzieliście o czerwonym kapturku. I że podobała Wam się ta historia. A teraz, zgodnie z obietnicą, przedstawię Wam, tak właśnie, Kota Kocisława i jego ludzi, czyli książeczkę napisaną przez Agnieszkę Starok i wydaną przez wydawnictwo Tekturka. Jeżeli pamiętacie z zeszłego czytania, Kot Kocisław opowiadał o swojej rodzinie. Przedstawił nam swoją ukochaną właścicielkę, swoją panią, którą nazywa po prostu jej imieniem, czyli Karolcią. Przedstawił nam także mamę, która lubiła głaskać meble. I jestem ciekawa, czy pamiętacie, co to było to głaskanie mebli. Mama brała ściereczkę i głaskała meble. A tata? Tata to tata. Czasami chodził po domu z wielkim pudłem ryczącym, na którego końcu była zamontowana rura. I mówił, że sprząta. Ciekawa jestem, czy pamiętacie, co to za urządzenie trzymał tata Karolci. Nasz kot Kocisław mówił też, że niedawno przeprowadzili się na wieś. Ale niestety wszystkie koleżanki Karolci zostały w mieście i czuła się trochę samotna. Nie miała się z kim bawić. Ale kot Kocisław, który wybierał się na różne przechadzki po wsi, zauważył, że nieopodal, w sąsiedztwie, mieszka dziewczynka o imieniu Tosia. Postanowił, że pozna Karolcię z Tosią. Zobaczymy, czy mu się to udało. Zapraszam Was serdecznie na kolejną część poczytajek. Cześć, Adamie! Pewnego dnia, gdy wyszedłem na codzienny spacer po okolicy, wpadłem na genialny pomysł. Udam, że się zgubiłem, a gdy Karolcia zacznie mnie szukać, trafi do domku Tosi i tak się poznają. Jak pomyślałem, tak też zrobiłem. Wybrałem dobry moment i hec! Czmychnąłem prosto na działkę Tosi. Tam udałem, że zaczepiłem ogonkiem o ogrodzenie, po czym zacząłem głośno płakać. Miau! 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 Usłyszałem, że Karolcia mnie woła. Kocisławie, gdzie jesteś? Cześć, Julio. Dziewczynka się niepokoiła. Wyszła z domu i zaczęła mnie szukać. Oho, idzie. Miau! Miau! Miauczałem coraz głośniej. Wtedy też zobaczyła mnie Tosia. Podbiegła zatroskana i uwolniła mój ogonek. Przytuliła mnie delikatnie i zapytała. Czy jesteś, koteczku? Śliczny jesteś, dodała. Super, pomyślałem. No to mam to z głowy. Problem rozwiązany. Karolcia pojawi się tu lada moment, zaprzyjaźnią się i w końcu będzie szczęśliwa. Tosia jest super. Już widzę, jak spędzają razem całe dnie. A co ty robisz? Krzyknęła Karolcia, a ja stanąłem jak wryty. Oddawaj mojego kota! No, tego to ja się nie spodziewałem. Żeby kraść cudze koty. Bardzo nieładnie. Karolcia podbiegła, wyrwała mnie Tosi z rąk i zaczęła uciekać prosto do naszego domu. Z oddali słyszałem tylko płacz Tosi. O nie, pomyślałem. Wszystko zepsułem. Przez kolejne dni to ja chodziłem smutny. Przecież
chciałam dobrze. A wyszło tak, że Karolcia i Tosia są na siebie obrażone. Bardzo chciałbym wytłumaczyć Karolcie, że to wszystko nie było tak, jak ona myśli, ale nie umiem. Przecież jestem kotem. Czasem, gdy się zapominam i chcę coś Karolci powiedzieć, wychodzi mi tylko takie dziwne miau, miau. Karolcia patrzy wtedy na mnie. Jakby wiedziała, że próbuję jej coś powiedzieć. Śmieje się wtedy i głośno mówi: nie rozumiem cię, kociaczku. Nic a nic. Ale ty nie chcesz jeść. Zawsze udaje wtedy, że to właśnie o jedzenie mi chodziło. Drzemki i przysmaków nigdy nie odmawiam. Pewnego dnia usłyszałem, jak mama powiedziała do Karolci: kochanie, mam dla ciebie niespodziankę. Idziemy dzisiaj w gości. Poznasz nową koleżankę. Nową koleżankę? Jak cudownie! Ucieszyła się Karolcia. Nie wiedzieć czemu, ale od razu podejrzewałem, że będą z tego kłopoty. To chyba ta moja magiczna moc, o której wspominałem wam na początku. Ludzie mówią, że to przeczucie, a ja nazywam to magiczną mocą. No bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że gdy tylko usłyszałam o nowej koleżance, natychmiast zaczęła mnie swędzić pacha, a ogonek naprężał się i zjeżył. Już wtedy wiedziałem, tą nową koleżanką będzie Tosia. Na szczęście Karolcia, w przeciwieństwie do mnie, niczego się nie domyśliła. Uśmiechnięta szykowała się na kolację u nowej koleżanki. Całe popołudnie przymierzała różne sukienki, tańczyła, śpiewała. Co jakiś czas przytulała mnie też ciut za mocno. Wyszeptała mi nawet do ucha: ale dziś cudowny dzień, Kocisławie. Nawet sobie nie wyobrażasz. Poznam nową koleżankę. Na pewno się zaprzyjaźnimy. I wiesz co jeszcze, Kocisławie? Mam też dobrą wiadomość dla ciebie. Ty z nami idziesz? O rany, pomyślałem i miałknąłem rozpaczliwie. Tak jak przypuszczałem. Gdy Karolcia dowiedziała się, że idziemy do Tosi, otworzyła szeroko buzię, a jej oczy w jednej sekundzie zalały się łzami. Nie! Wykrzyknęła tak głośno, ile miała sił w głosach. Nie pójdę do niej! Ona okradła Kocisława! Nie lubię jej! Na pewno się z nią nie zaprzyjaźnię! Córciu, ale co ty takiego mówisz? Spytała zatroskana mama. Przecież Kocisław jest tutaj. Nikt go nie ukradł. Mama długo rozmawiała z Karolcią. W końcu namówiła ją, żeby pójść na kolację do sąsiadów. Karolcia szła jednak smutna i naburmuszona. Nie tak to sobie to wszystko wyobrażała. Na miejscu okazało się, że Tosia jest równie zaskoczona i naburmuszona jak Karolcia. Początkowo dziewczynki w ogóle ze sobą nie rozmawiały. Nie chciały nawet na siebie patrzeć. Po pewnym czasie, ku mojemu zdumieniu, zaczęły coś do siebie szeptać. Schowały się w kąciku, rozmawiały. Niestety nic z tego nie słyszałem, bo wtedy akurat siedziałem na kolanach u taty, Karolci, który drapał mnie za uszkiem. Nie wiem, jak to się stało, ale Karolcia i Tosia bawiły się razem cały wieczór. Biegały, trzymając się za ręce. Gdy wychodziliśmy, Tosia krzyknęła do Karolci: jutro do ciebie przyjdę! I tak bez mojej pomocy narodziła się wielka przyjaźń. Przyjaźń Karolci i Tosi. I to, kochani, dzisiaj koniec opowieści o naszym kocie Kocisławie. Oj, ten kot strasznie nawymyślał. Dużo się stało, no ale dzięki temu dziewczynki, Karolcia i Tosia, się zaprzyjaźniły. Za tydzień
Kot Kocisław opowie nam o nowej przyjaciółce Karolci, czyli Tosi. Jeszcze Wam pokażę obrazki. Zobaczcie. To jest właśnie kolacja. Dziewczynka z czarnymi włosami to Karolcia. Dziewczynka z jasnymi włosami to właśnie Tosia. A tutaj, właśnie tu, jest tata Karolci i nasz mały kot Kocisław. Zobaczcie, co tu jest na stole. Kurczak i rybki. Oj, myślę, że Kocisławowi trudno było się od tego stołu odłączyć. Pokażę Wam jeszcze, jak Karolcia szykowała się na spotkanie. Zobaczcie. Przeglądała się w różnych strojach, w różnych sukienkach. Widzicie otwartą szafę? Tu jest otwarta szafa. Co tam Karolcia ma w tej szafie? Ma jedną, drugą sukienkę. Ma pudełka dwa. Ciekawe, co się w nich znajduje. Ma kapelusz, który wygląda jak kapelusz taty. I ma małą różową torebkę. O! Zobaczcie. Karolcia przegląda się w lustrze. A tu na fotelu obok siedzi nasz kot Kocisław. Karolcia założyła mu na głowę kapelusz czarownicy. A tak wyglądała Karolcia, kiedy dowiedziała się, że idzie do Tosi, która ukradła jej kota. Oj, nie była zadowolona. Krzyczała i płakała. Trudno się dziwić. Na szczęście, tak jak Kocisław zamierzał, dziewczynki zaprzyjaźniły się. Zobaczcie, tak wygląda mama Karolci. A to jest Kocisław i jego łóżeczko. Zobaczcie, ma łóżeczko, a w nim pościel, a na pościeli są kotki. No kochani, to dzisiaj pora już na odpoczynek, właśnie taki odpoczynek, jaki ma Kocisław. Trzeba troszkę odpocząć, żeby mieć dużo sił na jutrzejszy dzień. O Kocisławie poczytamy sobie za tydzień. A dzisiaj już serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że za tydzień się zobaczymy. Chcecie bajki? Oto bajka, a za nami poczytajka. Do zobaczenia za tydzień, kochani. Pa, pa!